Wiesław Skrobot, archeolog, muzealnik, fenomenolog przestrzeni, badacz dziejów i kultury zachodniego pogranicza dawnych Prus Wschodnich, licencjonowany przewodnik po Warmii i Mazurach. Współredagował i współtworzył liczne prace naukowe i popularno-naukowe, między innymi Ostróda, obrazki z przeszłości, Ostróda, przedmieścia i zaułki, 2010, rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego. W 2011 roku uhonorowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką zasłużony dla kultury polskiej. Ten wybitny autor we wtorek 4 grudnia w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej na Zamku wygłosił odczyt Rewitalizacja. Lek na niestrawność ostródzkiej urbanizacji, który jest częścią cyklu spotkań poświęconych historii i kulturze naszego miasta. Według autora rewitalizacja to nie remont największego nawet budynku, czy też kilku budynków i fragmentu ulicy, lecz skomplikowany i długotrwały proces przekształceń prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, którego celem jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni miejskiej i zjawiskom kryzysowym. To pobudzanie do rozwoju i zmian jakościowych istniejącej już struktury miejskiej. Na pytanie, czy Ostróda naprawdę rewitalizacji potrzebuje, Wiesław Skrobot odpowiada. Ostróda to miasto o dużym potencjale intelektualnym, z dużymi pokładami dynamiki społecznej, możliwej do wykorzystania przy realizacji programu rewitalizacji. Najpierw jednak miasto musi taki prawdziwy, zgodny z europejskimi regułami, program przygotować.